Siema, witam was w kolejnym odcinku z Project IGI. Kolejna misja, kolejne problemy i tak dalej. Dzisiaj no, coś do zrobienia. Mamy się dostać do pociągu. Dostać się do pociągu. Jak trudne to może być? Zobaczymy, na pewno tam się roi od żołnierzy. I może też znajdzie się jakiś czołg też. I może helikopter. Nie wiem, zobaczymy. Jones, I've been thinking this through. Priboy, on a train, being taken, where? To who? My money is on the voice that got me shot down. Agreed. But Priboy, on a train? Isn't that a strange way to transport someone? Yeah, if Priboy is that important, well, why not use air transport or military convoy? Exactly. Our mystery caller isn't so powerful. I really believe that we're dealing with a small group, possibly rogue army officers, perhaps political extremists, but they're in a rush. They need to see Priboy fast. He's important to them. Sure, but why? Well, he's the only link for most of them. They want to know how big a threat we pose. Otherwise, Priboy would be dead. Not on a train. You have to get Priboy back, gangster or not. He's a link from them to us. His train will be coming through this rail yard. It's used to store decommissioned missiles. Jones, you have to get aboard that train. These are your objectives. First, penetrate the rail yard perimeter. When the train arrives, get onto the train. Remember, if there's a security alert, the train probably won't enter the base. We can't take that risk, so don't leave the alarms running. Get going, David. Good luck. No nie, znowu mam z alarmem uważać. By tak na serio. No okej, startuję na wieżyczce. Czas by się rozejrzeć trochę. Ilu was tu jest? Sobie cele ogarnę na szybko. Aha, to mniej więcej ogarniam, co trzeba zrobić. A w co tu jestem wyposażony? Medipack, granaty i granatnik tylko, nic więcej. I nóż oczywiście. Mam się dostać do środka, tak? Którędy by tu wejść najlepiej? Dobra, może spróbuję tędy. Teraz, żeby to tylko nie był snajper. Okej, jeden usunięty, ale tych granatników. Tam pocisków do granatnika to mam liczbę ograniczoną, więc... A tu gościa nie zestrzelę, no bo niby jak przez płot. Spróbuję może tak. Jeżeli ktoś to zauważył, to... będzie źle. Zabiłem go czy nie zabiłem? Chyba zabiłem. Wolutku. W budynku przy moście. A gdzie ten budynek jest?
Cholera, tam siedzi na górze jeden. Aj. I to był snajper. W budynku przy moście. I w budynku, cholera, przy moście. Wow. Co to było? Aaa. Oho! Chyba im wybuchły te beczki. Wow, 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 wow. Snajper, 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 to na pewno był snajper. Gdzie ten snajper siedzi? Tam na górze siedział. Trzeba go usunąć, bo inaczej nie da mi żyć. No i ten machine gun, kurde. Ja pierdzielę. Faktycznie, tu się bronią, kurde, jak... Nie kładź się. Wow, 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 gdzie? A się wystraszyłem. O, ja tu na spokojnie się skradam, a ten mnie za plecy nachodzi. Biegnie tu coś do nas. Po nóżkach i do piachu. Wow. Ten na tym stanowisku tam dalej siedzi. Nieładnie. A gdzie jest ten chędożony budynek, do którego mam wejść? Ja tu widzę tylko pociągi. A to jest bunkier, a nie budynek, jak BTW. Co do mnie teraz ładowało? A, ła, 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 ła. Co, na tej wyżyczce tam? Bo nie wiem. Co? Na wyżyczce. To do widzenia, ja tam nie idę. Tu nie ma jakiegoś żołnierza, bo czasami może być, ale nie powinno teraz. Jeszcze jest czysto. Czysto, czysto. Wow! A to, żebym się wylękał teraz. Granat? Nie, amunicja, ale do czego? A, do granatnika, super. Tu nie ma wyjścia chyba. Trudno. Trzeba wyjść teraz. Ale moment, czy nie było tu czasem jakiegoś innego mostu? Są dwa. A, faktycznie, jest jedynka, dobra, tam trzeba iść. Uff, jakby się tu przedrzeć teraz. Po mojemu to jest czysto. Ła, 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 ła. Ej, muszę ich tam ustrzelić, bo nie dadzą mi żyć.
Naprawdę. Przecież mam granatnik. Czemu ja z granatnika nie walnę? Fuck. Dobra, to może teraz się przejdę tędy przy kontenerach. Zobaczymy, czy to coś da. Na stanowisku ogniowym nie ma nikogo. Jest dobrze. Ale czy jak ustrzelę snajpera, to czy mnie zauważą? A snajper w ogóle jest w stanie przebijać kontenery? Coś mi tu nie pasuje. Cicho. I najlepiej, żeby tak pozostało. A tu jest ten gościu, co później do tego gnata podlatywał. Na razie tu jest czysto. I tak jak mówiłem, oby tak pozostało. Glock. On miał tylko Glocka. Taki komandos i tylko Glocka miał. Dobra, zajrzę sobie na mapę, to jest zaraz za tym, za mostem, ale czy ja mogę przejść przez ten most? Czy nic tu się nie załączy, żaden alarm, nic? Teraz powolutku. Powolutku. Żadnej kamery, nic. To jest głośnik. To nie jest kamera. Super. Teraz po cichutku. Ej, no nie! Jak oni mnie zauważyli? Gdzie tu jest ten alarm? Nie ma go! O! Udało się. Dobra. Offline, tak? To teraz muszę się do tamtej wieżyczki dostać. Wow, wow, wow! Ty! Gościu! Nie strasz mnie tak. Wow! Czy ktoś mi odpowie, skąd wy się bierzecie? Zjeżdżam stąd, bo mnie kurde ustrzelą. O, przyjechał pociąg. Nice. Ale ja się muszę dostać tam do wieżyczki. Moment, bo... Aha, czyli muszę się teraz pośpieszyć, bo inaczej pociąg we mnie odjedzie. Byłoby nieciekawie. Teraz tak, jak walnę wieżyczkę z granatnika, to kamera to zauważy i koniec. A jak rozwalę kamerę, to ci zauważą, no i też koniec. Jak by to tu rozegrać? Cholera. Oj, 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 oj. Już mnie zauważyli. Już mnie zauważyli. Dobra, idźcie się chędożyć. Ale oni tam chyba alarmu nie mają. Ale jak rozwalę...
I chwila, bo ja przecież wyłączyłem tą, te kamery. Więc powinno być w porządku. Ale tam się, kurde, zielone światełko paliło. Co teraz? Auć. No, chyba jednak jest wyłączona. Nie, jednak nie. Ale nie zauważyła tego, na szczęście. Super. Chyba, że tam jakiś inny żołnierz przeskoczy. Teraz jak najdalej od tej kamery. To co ja właściwie wyłączyłem? A to tu jakieś pomieszczenie służbowe? Teraz musiałbym... Jak się tam przedostać? Mam się tam przedostać, ale tutaj nie ma żadnego przycisku, nic. Jak ja mam te bramy otworzyć? Kurde, nie wiem, naprawdę. Nie ogarnąłem, że trzeba za tym pociągiem wyjść. I trochę to zmaściłem. Krótko mówiąc. A teraz się wbiję spokojnie za nim. Szybko, szybko, zanim się zamknie. Dziwne, że w tym pociągu mają takie same stalowe drzwi jak wszędzie w budynkach. Ale lecą żołnierzyki, to trzeba ich pozabijać. Ta, ze shotguna będziesz na taki dystans by mnie ładować. Spoko. Nie, żebym miał coś przeciwko, tylko ułatwiacie mi zadanie. Cichutku. Auć. Nie no, tutaj muszę jednak tam wejść przez drzwi. Tak go nie usiekę. Przez to okienko. Do budy! No. Szybko, zanim tu przybiegną! No, jest nasz cel! Udało się. Ciężko było. Ale się udało. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.